To typowa scena z komedii. Mysz lub pająk przemyka środkiem pokoju, a wszyscy, krzycząc, wskakują na krzesła i domagają się, by ktoś pozbył się zwierzęcia. W rzeczywistości, ta scena wydaje absurdalna do momentu, kiedy przydarzy się nam. Jeśli miałeś kiedyś mysz lub pająki w domu, dobrze wiesz, że to prawda. Jeśli właśnie teraz masz jakieś niechciane zwierzęta w domu, szczerze ci współczujemy. Poniżej znajdziesz prosty sposób, jak pozbyć się ich raz na zawsze. Dlaczego myszy wchodzą do domu? Nie chodzi o to, że w twoim domu nie jest wystarczająco czysto. Gryzonie poszukują miejsca schronienia i czegoś do jedzenia wszędzie, gdzie tylko mogą. Jeśli napotkają na drodze twój dom, to po prostu się wprowadzą. Są rzeczy, które je przyciągają, takie jak otwarte kubły na śmieci na zewnątrz, skrzynie na kompost, leżące na ziemi w ogrodzie owoce lub orzechy, wystawione na zewnątrz jedzenie twojego psa, a nawet karmnik dla ptaków. Wymień więc pojemniki na zamykane, by myszy nie mogły się do nich dostać. Sprawdź dokładnie swój dom pod kątem dziur lub pęknięć. Myszy są sprytne, zdołają wejść przez niezabezpieczone szczeliny wokół rur, rynny czy kabli. Jeśli przestrzeń jest wystarczająca, żebyś włożył w nią palec, to znaczy, że mysz może się prześlizgnąć. Nawet jeśli nie widziałeś jeszcze żadnej myszy, ale zauważasz w domu na podłodze małe ilości odchodów wielkości ziarna, to wiedz, że masz problem. Innym znakiem są ślady gryzienia na papierowych lub drewnianych opakowaniach. Gryzonie są niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ rozsiewają zarazki w swoich odchodach. Dodatkowo, myszy i szczury mogą roznosić pchły i kleszcze, które potrafią przejść na domowników. Dlaczego pająki wchodzą do domu? We wrześniu zaczyna się okres godowy pająków. Samce wyruszają więc na poszukiwania, w efekcie czego mogą zawędrować do twojego domu. Najczęściej wchodzą przez otwarte okna i drzwi, a także inne szczeliny. Rozwiązanie: saszetki herbaty z mięty pieprzowej. Herbata z mięty pieprzowej znana jest również jako herbata miętowa i jest mieszanką liści mięty zielonej, Mentha spicata, i liści mięty pieprzowej, Mentha piperita. Krok 1. Zatkaj dokładnie wszystkie miejsca, przez które niechciani goście mogą dostawać się do twojego domu. Krok 2. Dokładnie wysprzątaj dom i zabezpiecz wszystkie pojemniki z jedzeniem. Krok 3. Zaopatrz się w herbatę z mięty pieprzowej w saszetkach. Nie musisz wydawać fortuny na eksterminację szkodników. Wystarczy, że przygotujesz herbatę z mięty pieprzowej i wypijesz. Usiądź wygodnie, połóż nogi na podnóżku i zacznij czytać coś ciekawego, a zużytą saszetkę zostaw tam, gdzie podejrzewasz, że gromadzą się szkodniki.
Na jeden pokój będziesz potrzebować 3 saszetek. Żegnajcie szkodniki wykrzyknik. To wszystko. Podczas gdy ty będziesz siedzieć delektując się pyszną herbatą, niechciane zwierzaki same uciekną z twojego domu. Źródło: thehartysaul.com.